Irena Kosmowska urodziła się w rodzinie inteligenckiej, w której mama była słynną orędowniczką pracy dla ludu, a ojciec lekarzem. Ukończyła szkołę gospodarską dla córek ziemiańskich oraz studiowała historię i literaturę na Uniwersytecie we Lwowie. Od 1908 roku była współredaktorką Zarania, tworząc publikacje o tematyce kulturowo-oświatowej. Spod jej pióra wyszły dodatki do tygodnika takie jak Świt, Młodzi idą oraz Sprawy szkolne. Jej teksty ukazywały się pod pseudonimem Jasiek z Lipnicy. Potrafiła zgromadzić przy sobie młodzież wiejską, dzięki czemu zapoczątkowała ruch młodzieży wiejskiej. Irena Kosmowska podkreślała konieczność zachowania ścisłego związku szkoły ze społecznością lokalną. Stworzyła również szkołę dla dziewcząt, które pochodząc z terenów wiejskich były niemalże analfabetkami. Szkołę tę uważała za swoje największe osiągnięcie. Jej głównym celem było propagowanie praw obywatelskich oraz oświaty na wsi. Współpracowała ze Związkiem Zawodowym Rolników, wstąpiła do partii PSL Wyzwolenie, organizowała kursy dla chłopów, działała w Towarzystwie Kółek Rolniczych, których celem było stworzenie organizacji samopomocowo-ekonomicznej, która reprezentowałaby interesy chłopów. Demaskowała ludzką krzywdę, niesprawiedliwe stosunki społeczne oraz hasła. Podczas II wojny światowej uczestniczyła w działaniach podziemnego ruchu ludowego SL Roch.